Wydaje mi się, że przeważaliśmy na pewno w pierwszej części, gdzieś ta stracona bramka po błędach, bo w zasadzie jedno zagranie do napastnika, do Cissé, który precyzyjnie moim zdaniem uderza i jest 1-1, ale w drugiej połowie podnosimy się, kontrolujemy spotkanie i wygrywamy. Powiem, że jak wyszedłem na boisko, to naprawdę wielki szacun za to, bo dech zapiera. Tak, bo byłem tutaj z Radziąkowem, wygraliśmy 2-1, dzisiaj przegraliśmy 2-1. No cóż, smutno, bo nie wygrywamy spotkań, jest 8 kolejek, a my jesteśmy bez zwycięstwa, no ale myślę, że gra, która dzisiaj była, myślę, że napawa optymizmem. Gramy nie najgorszą piłkę, trzeba tylko po raz kolejny trzeba wyeliminować błędy, no i iść do przodu. Czeka nas kolejne spotkanie, bardzo ciężki wyjazd w Rygnicy i postaramy się tam zrobić 3 punkty. Kapitalnie, ja pamiętam, tutaj był dopik fantastyczny, jak ja jeszcze grałem. No i dzisiaj kibice co zrobili, no to naprawdę trzeba im pogratulować, bo myślę, że nie ma na stadionie pierwszoligowym takiego dopingu jak tutaj. Jeszcze fajnie się złożyło, bo i kibice są zaprzyjaźnieni ze sobą, także ogromne gratulacje dla nich. Ja się cieszę z tych bramek. Pierwsze bramki w lidze na pewno gdzieś nam dodadzą skrzydeł i przede wszystkim to cenne, jakże bardzo cenne zwycięstwo, które dało nam 3 punkty i które dało nam troszeczkę oddechu. Wiedzieliśmy, że Rof gra piłkę i też mają naprawdę świetnych zawodników, którzy potrafią operować tą piłką i stworzyli parę razy sobie sytuację szeleckie. Natomiast jednak w tej pierwszej połowie mieliśmy Rof na wyciągnięcie ręki, bo mieliśmy naprawdę wiele sytuacji podbramkowych, z których mogliśmy zdobyć drugą bramkę i może ten wynik byłby spokojniejszy. Natomiast jedna kontra Rofu, jakże skuteczna, strzał po długim i mecz jakby zaczyna się od nowa. Natomiast to cieszy, że potrafiliśmy w drugiej połowie zdobyć bramkę i przeciwstawić się Rofowi. Praktycznie komplet, wiadomo, gdzieś tam nie licząc paru miejsc i doping przyjezdnych, i doping Gieksy, i Zabrza, i tutaj czwórki, trójki, na pewno to niesie. Oczywiście dla moich kochanych córeczek, dla Amelki, dla Karolinki, pozdrawiam, buziaki.